Siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. A w tym odcinku będzie to odcinek typu LPU, gdyż dostałem nowe buty, które sobie zamówiłem. Jak wiecie, jestem fanem Air Maxów jedynek, tutaj jest moja mini kolekcja Air Maxów jedynek, tam jeszcze są Air Maxy jedynek, nie widzicie ich, więc nie mogłem przejść obojętnie koło tego wydania, gdyż według mnie było to najlepsze wydanie ID w tym roku, no może coś fajnego pokaże się na święta. Otóż od kilku tygodni, od tygodnia, dwóch, tak naprawdę na Nike możecie sobie zrobić własne buty z wełną. Tak, dokładnie, z wełną. Oto Air Max 1 Pendleton. Słuchajcie, historia Air Maxów jedynek tutaj nie będzie przywoływana. Pendleton, nie wiecie co to jest ta wełna. Gdyż to tutaj, to jest wełna, ja sobie sam to zaprojektowałem, to jest moja kolorystyka, którą sobie wymyśliłem w mojej głowie. Jak na Nike ID, to naprawdę porządnie zrobione. Wełna Pendleton to jest bodajże marka założona w 1863 roku. Marka pochodzi z Ameryki, jest tam bardzo, bardzo popularna. Robi naprawdę mnóstwo kolaboracji z brandami streetwearowymi, z brandami nawet takimi domowymi brandami, które robią jakieś rzeczy do domu, jakieś koce, z Vansem robiły. No po prostu bardzo, bardzo dużo kolaboracji, a naprawdę rzeczy są cudne. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę super. Zobaczcie, ja tu wam teraz pokażę bliżej. O, tak wyglądają te maxy. Zobaczcie, jaka super skóra, zobaczcie. Shape też jest nie najgorszy, shape jest też ok, jest spoko. Musicie mi wybaczyć, dzisiaj trochę zgrzany jestem. W całej kolekcji macie do wyboru, tak, model właśnie Air Max 1, Presto jest, są chyba Cortezy, są Air Force'y, które w teorii są zimowe, bo tak jest napisane, tam Nike pisze gotowi na zimę, więc w teorii są zimowe i możecie sobie je zrobić właśnie z wełny. O co chodzi? One na pewno będą ciepłe, dlatego że ta wełna naprawdę nieźle izoluje. No tutaj akurat, no to ja tak sobie dałem po prostu, bo ładnie mi kolorystycznie pasowało, ale jeżeli na przykład dacie całe z wełny, bo można, jest taka opcja, różne kolory sobie dacie, to naprawdę bardzo ładnie to wychodzi. I w tym roku myślę, że to zasługuje na taki szczególny wzgląd, dlatego że co roku Nike robi mniej więcej tę kolaborację, mniej więcej właśnie tak jakoś teraz. I chodzi tu o to, że ta wełna w tym roku jest taka, wiecie, normalne są kolory, to znaczy jest jednokolorowa, na przykład jest brązowa, na przykład jest czarna. Są tam jakieś wzorki, Pendleton słynie z tych wzorków, to są takie indiańskie wzory, ale co roku zawsze były takie pstrokate. What the, była też kolekcja. Zresztą teraz w tym momencie, ja wam dam linka na dole, jest taki specjalny event, gdzie możecie zrobić sobie właśnie chyba buty własne z Pendletona, te ACG-ki bazujące chyba na modelu Huarachi, ale nie jestem pewien, zresztą wejdźcie sobie tam na dole, bo to jest limitowane chyba tylko 2 dni albo tylko dzisiaj, więc jeżeli chcecie sobie kupić buty zimowe, właśnie jakieś takie trochę bardziej limitowane i jeszcze w jakiejś spoko cenie, no to wbijajcie tam. I w ogóle, jeżeli macie jakieś kody na Nike, no to normalnie na to wbija i nie ma żadnego problemu. I to są właśnie moje butki. Ja się inspirowałem przy ich tworzeniu śniegiem. Śniegiem, jak to wygląda, dlatego że tu jest jakaś ziemia, a tu mamy śnieg. No może to jest taka trochę głupia inspiracja, ale o, tutaj jeszcze jest gamsą. Ale mi to naprawdę wyszło, mi się to naprawdę bardzo podoba. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt, gdyż Air Max 1 aktualnie, z tych wszystkich, które tutaj mam, słynią z dość cienkich wkładek. A ta tutaj, ja ją może wyrwę, może nie, może ją wyrwę, może nie, wyrwę ją. Ona jest gruba. Patrzcie, o, ona jest gruba. I w środek tutaj jest dodatkowa wkładka izolująca od zimna. To jest taka zielona wkładka, taki filc izolujący od zimna pod zwykłą wkładką. Czy są to buty zimowe? No nie są to buty zimowe. Jedyne z tej kolekcji, co może być butem zimowym, są Presto, bo są te wysokie Presto. I te Air Force'y wysokie, gdyż one wyglądają trochę jak buty zimowe. I powiem szczerze tak, są tańsze niż zwykłe tak buty. Na pewno nie będą aż tak ciepłe, ale myślę, że jeżeli Nike napisało, że gotowi na zimę, no to w końcu są zimowe. Więc jeżeli chcecie sobie je kupić, to wbijajcie kod 20% i naprawdę wychodzą za no śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o ID i śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o jakość wykonania. Każdy but, dodatkowo metka Pendleton tutaj z boku, o, jak widzicie. Dodatkowo atutem tej kolaboracji jest to, że możecie sobie tutaj na tych, nie wiem jak to się nazywa, zawsze, nigdy nie wiem, napiszcie mi na dole, może wiecie jak to się nazywa po polsku, bo po angielsku to może i wiem, ale tutaj macie, możecie sobie dać napis jaki chcecie, mi niestety zamienili to miejscami, ale to sobie po prostu przeczepię. No i taki fajny smaczek dodatkowo jest. Dziękuję za oglądanie, w dzisiejszym odcinku chciałem po prostu wam pokazać te buty, bo naprawdę jestem nimi zajarany, jestem fanem Air Maxów, zobaczymy jak one sobie dadzą radę. Plusem tych butów, tych wszystkich ID jest to, że możesz sobie zrobić własny napis i tak naprawdę własne buty, których raczej nikt nie podrobi,
no może, że teraz zobaczycie, o, podobają mi się te Maxi i zrobię sobie takie same jak wujek. Ale nie będziecie po prostu zwykłą kopią na ulicy i nie będziecie mieli takich samych butów jak inni, szczególnie zimowych, kiedy możecie naprawdę wyrazić siebie w tych butach, a wełna jest naprawdę bardzo łatwa w pielęgnacji, dużo lepsza niż zamsz i się tak bardzo nie gnie i tak brzydko później nie wygląda. Oczywiście, jeśli stosujemy prawidła, bo do wełny również stosujemy prawidła, gdyż pod spodem mamy podszycie. Jeśli szczególnie robicie wszystko z wełny, to pamiętajcie, prawidła i prawidła i jeszcze raz prawidła, dlatego żeby wam się nie zrobili kapcie wełniane, bo z wełny łatwo zrobić kapcie, ale jeżeli dacie tutaj prawidła i macie wszystko z wełny, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi na dole, czy planujecie sobie zrobić coś z tej kolekcji i napiszcie mi na dole, co planujecie powijać na zimę. A następny odcinek na pewno będzie o butach na zimę. Nie wiem, czy ten, co teraz będzie. Mam tutaj dla was rzeczy na giveaway. No i o tych Yeezy Supreme zrobimy, gdyż właśnie... Dlatego, że nie ma Yeezy Supreme, dlatego są rzeczy na giveaway, ale to w ogóle całą sytuację z tym wytłumaczę wam później, bo sytuacja jest... Po prostu przeraziłem się skalą tego, co się dzieje u nas w kraju. No i postanowiłem też o tym wspomnieć i w sumie tamten odcinek przeznaczę właśnie na to. Jak się podobało, to łapa w górę, subskrypcja na dole i zapraszam na następne odcinki.